Na razie po wiadukcie przy ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu nie jeżdżą tramwaje oraz wstrzymany jest ruch pieszych w kierunku Jaworzna. Lada moment jednak wiadukt zostanie całkowicie zamknięty, wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowy. Był naprawiany, był zabezpieczany rzeczywiście. My myśleliśmy, że jeszcze troszeczkę nam posłuży, jednak jego stan jest taki, że no nie mogliśmy czekać. Mieszkańcy Niwki, Boru, Jęzora w dojeździe do centrum miasta tak naprawdę mają dwie drogi. Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego się poruszają albo Mikołajczyka. Zamknięcie Wojska Polskiego sprawi, że cały ruch zostanie przekierowany na ulicę Mikołajczyka. I będą się tam tworzyć duże korki. Utrudnienia potrwają 2 lata, a to głównie ze względu na fakt, że pod wiaduktem znajduje się ważna magistrala kolejowa, która na czas wyburzenia oraz budowy nowego obiektu nie może być cały czas zamknięta. Inwestycja pochłonie około 41 milionów złotych.